LuxPaw Centrum Ogrodzeń z Morzywołu, znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń. Mnóstwo rodzajów i wzorów. W LuxPawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywoł 36A, Morzywoł, małpa luxpaw.com.pl. Telefon 797-355-341. MKS Partyzant w Radoszycach zakończył realizację projektów dofinansowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Mikrogranty, którego głównym realizatorem jest Fundacja Orły Sportu. W Radoszycach za sprawą projektu rozegrano ucztę piłkarską oraz festiwal siatkówki. Frekwencja na turniejach pokazała, że realizacja takich inicjatyw ma sens. W 8 turniejach piłki siatkowej udział wzięło ponad 140 uczniów, a do 3 turniejów piłki nożnej zgłosiło się ponad 90 młodych sportowców z gminy Radoszyce. W poniedziałek 13 listopada odbyły się ostatnie 2 z 8 turniejów piłki siatkowej, w których udział wzięło 8 drużyn. Dzisiaj mamy ostatni turniej z projektu realizowanego przez Miejski Klub Sportowy Partyzan w Radoszycach. I dzisiaj mamy siatkóweczkę dla klas 7 i 8, rocznik 2010-2009. No i mówię, była możliwość, żeby z każdego rocznika w szkołach podstawowych od klasy 4 dzieci rywalizowały w siatkówkę. Klub próbuje promować sport, przeszedł projekt z Ministerstwa Sportu, dostaliśmy dofinansowanie. Dzięki temu dzieci mają, każde dziecko dostaje, tutaj widzimy medale, puchary, mamy statuetki dla najlepszych zawodników, przygotowany jest poczęstunek, pamiątkowe koszulki, więc dla dzieci to jest spora frajda, że mogą brać udział w takim turnieju. W turnieju dziewcząt zmierzyły się Radoszyce, Kucko i Kapałów, a u chłopców reprezentacje wszystkich szkół z gminy Radoszyce, czyli Górniki, Kapałów, Kucko, Radoszyce i Wilczkowice. Młodzi siatkarze rywalizowali w systemie każdy z każdym, mecze u dziewcząt rozgrywane były do 2 wygranych setów, u chłopców o wyniku spotkań decydował jeden set, rozgrywany do 25 punktów. W turnieju dziewcząt pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa z Kapałowa, drugie szkoła podstawowa z Radoszyc, a trzecie szkoła podstawowa z Kucka. W turnieju chłopców pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa z Radoszyc, drugie ta z Kucka, trzecie szkoła podstawowa z Wilczkowic, a czwarte z Kapałowa. Piąte miejsce przypadło zaś SP Górniki. Zakończenia projektów i dekoracji uczestników ostatnich zmagań dokonał burmistrz miasta i gminy w Radoszycach Michał Pękala oraz przewodniczący Rady Miejskiej Robert Nowak.